Bardzo pięknie Państwa witamy. Piątek, 10 marca, to jest program O Polskiej, o poranku. Fantastyczni goście, dla których Państwo wstali. Ale wymyśliłem, bez sensu. No wymyśliłeś fantastycznie. Ja ci powiem, my Państwa zaprosiliśmy. Dlaczego tak wymyśliłeś? Może dlatego, że masz dzisiaj swoje święto. O, wszyscy mężczyźni mają dzisiaj swoje święto. Drodzy Państwo, jestem przygotowana, mam dla Ciebie prezent. O. Słuchaj, taki męski breloczek z piłką nożną do kluczyków. Bardzo dziękuję pięknie. Bo dzisiaj poza dniem mężczyzn, no nie wiem, możesz odkręcić. Będzie na klucze w sam raz, piłeczka taka piękna. Jeszcze jest dzień całowania w czoło, ale nie będę ci odbiła szminki na czole. Nie. No dobrze, drodzy Państwo, wszystkich mężczyzn dzisiaj proszę ucałować, uściskać i obdarować się w imieniu Ani, czymś oczywiście cudownym. A jeżeli Państwo chcieliby złożyć życzenia teraz w programie O Polskiej, o poranku, serdecznie zapraszamy przez nasz Facebook telewizyjny. Tam jesteśmy z Państwem przez najbliższe 15 minut. Zapraszam. Mm-hmm. W związku z tym, że dzisiaj Dzień Mężczyzn, to pomyśleliśmy o tym, żeby o tych mężczyznach dzisiaj porozmawiać. Dowiemy się, jak to bywało kiedyś, jacy panowie byli szarmanccy, jacy byli niesamowici, odniesienia do literatury będą, ale też będą współcześni panowie misterzy. Tak jest i mamy takich misterów, którzy wystąpią już niedługo w finale Mister Polski z Opolszczyzny właśnie. Dzisiaj zaprezentują się przed Państwem również w pokazach tanecznych. Mm-hmm. No cóż, drodzy Państwo, dużo się będzie działo. DJ. Dzisiaj jest w ogóle kolejny dzień z DJ-em. Mamy wrażenie, że to tydzień DJ-ów właściwie, a nie dzień, tak jak wczoraj. Tak, a to tylko dlatego, że po prostu jest zapracowany nasz DJ. Znalazł czas w piątek, dlatego że już jutro musi wylatować do Holandii na swoje pokazy, dlatego dzisiaj specjalnie właśnie u nas w programie O Polskiej, o poranku. Drodzy Państwo, to co? Zerkamy na mapę pogody. Adam Wołek powie nam o tym, co się będzie działo w pogodzie. Miejmy nadzieję, że ten deszcz to tylko chwilowy. Zadam Adamie takie nietypowe pytanie. Czy pada? O! Chociaż widzę, że Adama nie pada. On ma koła za sobą. Pada, ale ja byłem uprzejmy schować się pod dachem w rowerowni. 11 dni pozostało do wiosny, no ale pogoda dziś dość ponura. Zresztą w całym kraju opady deszczu, także w naszym regionie, i to dość intensywne. Zachmurzenie będzie niemal całkowite. Synoptycy nie przewidują, żeby miało pojawić się słońce, a szkoda. Takie przewidywania, kiedy ma pojawić się słońce, zdecydowanie bardziej lubimy. Zerknijmy na naszą mapkę pogodową. Najcieplej dzisiaj w naszym regionie będzie w stolicy, w Opolszczyzny, czyli w Opolu, ale oczywiście deszcz również będzie nam dokuczał. W Kędzierzynie Koźlu również 8 stopni. To te dwa najcieplejsze miejsca na Opolszczyźnie w najcieplejszym momencie dnia. Najchłodniej będzie w Nysie, tam tylko 4 stopnie Celsjusza i też deszcz. 6 stopni w Brzegu i 7 w Oleśnie. Ciśnienie wyniesie 998 hektopaskali, a wiatr będzie wiał z północnego zachodu z prędkością 3 metrów na sekundę. Biometr niestety będzie niekorzystny, więc jeżeli ktoś po opolskim o poranku będzie chciał wybrać się gdzieś samochodem, no to mała czarna wskazana. A teraz, proszę Państwa, przenosimy się do naszego studia, bo będą skrecze, będzie troszkę muzyki elektronicznej i nasz DJ Kamil Puchała.
Drodzy Państwo, Kamil Puchała jeszcze dzisiaj przed nami wystąpi, tutaj przed Państwem, a także porozmawiamy o tym, jakie są jego plany najbliższe i co za nim już. Ale zanim, Kamil, goście. No to oczywiście misterzy, wspomniani już na początku programu, misterzy, finaliści Mistera Polski, Patryk Fonferko i Sandro Solowej. Dzień dobry. Witajcie bardzo serdecznie. Pięknie. Ale tutaj pięknie, ja się tak czuję idealnie. I ty po mojej prawej, i panowie, bo... A jak ty, jakbyś miała wybrać między panami, a... Oczywiście, że ciebie. No. Patryku, Sandro, opowiadajcie, jak doszło do tego, że byliście, wystartowaliście. Co zdecydowało o tym, że chcieliście właśnie iść w tym kierunku? Znaczy, w moim przypadku to była śmieszna sytuacja, bo ja sobie siedziałem w sobotę, godzina 17 w łóżku, patrzę, telefon, jakaś nowa wiadomość. Okazało się, że napisał do mnie Rafał Jąkisz, właśnie, że zauważył mój profil na Instagramie i że powinienem spróbować swoich sił wystartować teraz na castingu, z tym, że okazało się, że ten casting jest na następny dzień w niedzielę. Wow, o 12. Dosyć szybko. Tak. I czyli, tak, że po drodze fryzjer i w ogóle, tak? Trzeba się było szybko nawet przygotować. Nie było czasu na nawet fryzjera. Nie było fryzjera, okej. Okay. To już była sobota 17, to zamykają zazwyczaj. Jedyne, co zrobiłem, to poszedłem z tą wiadomością, pokazałem ją mamie i ona do mnie mówi, dobra, synuś, pakuj manatki i jedziesz teraz. Jedziemy, do Warszawy. Może to się dosyć uda. Szybka decyzja, Sandra. Tak. U mnie było tak, że... Zastanawiałem się nad modelingiem, ale bardziej pod taki aspekt jakby sylwetkowy, że na przykład majtki z sześciopakiem ładnie, mi się to podobało. Chciałeś być modelem? Po tak, po chciałem takim bardziej fitnessowym. A ciało takie wyrzeźbione od tak, zawsze? Nie, od zawsze nie. Czasem był okres, gdzie nie dbałem o siebie i zdecydowałem, że przez tak jakby nadmiar czasu, który mam, mogę jakoś go wykorzystać. No i zacząłem się jakby... Praca nad rzeźbą u ciała była, nad rzeźbą, nad ciałem, no i tak z każdym dniem zaczęło mnie to bardziej jakby pasjonować, interesować i teraz, tak teraz sobie trenuję i przygotowuję się do zawodów. Mam je za miesiąc w męskiej sylwetce. Czy to jeszcze coś innego niż finał Mister Polski, tak? Tak, coś jeszcze innego, tak. A stało się to tak, że... Mówili mi, że ładnie wychodzę na zdjęciach, chociaż nie uważałem, że jestem fotogeniczny. I zdecydowałem, że mogę spróbować, że nie zaszkodzi mi to, a wręcz przeciwnie, może mi to jakoś pomóc zbudować przyszłość. No dobrze, to jak to jest, jak się już jest misterem Polski? Coś się w życiu final, zmienia? Tak. No to zależy od podejścia. Ogólnie tytuł mistera pozwala startować w różnych kampaniach reklamowych. Taka osoba, co wygra, dostaje umowę z całą tą organizacją mistera na rok panowania, można to tak nazwać. Ogólnie prestiż związany z tym, że trzeba reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, bo to są takie zawody międzykrajowe. A, czyli później już jest mister Europe czy mister World? Mister International. International. I to będzie tak, że finalista startuje w jednym, a pozostali finaliści jeszcze, co tam się dostali, ci najlepsi oczywiście, będą mieli okazję na tych troszkę niższej rangi startować. A jak duża była konkurencja? Ile osób pokonaliście? Ilu wspaniałych mężczyzn? Było na początku z 30, nie? Tak, łącznie w ćwierćfinale było 30. Teraz przeszliśmy do półfinału, jest nas 20 zostało. A jeszcze nie licząc tych, co byli na castingach, bo na przykład na moim castingu było około 90 osób bodajże. To konkurencja jest spora. Tak. Tak. Była przynajmniej spora. Troszkę osób startowało. I się zawsze zastanawiam, co komisja tak naprawdę ocenia. No bo kurczę, czy wybory mistrz, czy wybory misterów, no to są albo piękne panie, albo bardzo piękni panowie. Jak to wybrać, no? Właśnie co decyduje właśnie? Mówią wam jurorzy? Nie. Znaczy to głównie patrzą na czynniki takie jak wygląd, czy ktoś ma twarz, że się nadaje. Czy dba o siebie, ciało, jak wychodzi na zdjęciach właśnie. I głównie to, co ma w głowie, jak się prezentuje. Charakter, bo no, jeżeli się już dojdzie do, że tak powiem, tego mistera Polski, będzie się potem, no, jeździ się potem na tej wyższej rangi, takie
na przykład ten Mr. International, no to trzeba coś sobą prezentować, się prezentuje swój własny kraj, no tak. To trzeba... Nie tylko dobrze wyglądać. Tak, nie tylko dobrze wyglądać. Języki pewnie też. Języki też. Tak. Języki angielskie i też patrzą na poczucie rytmu, jak ktoś tańczy. O, właśnie. I taki pokaz tańca będziemy mieć zaraz. Patryk, wyczytałem, jest ratownikiem. Tak. No właśnie, czym się zajmujecie tak normalnie na co dzień, poza tym, że piękni jesteście? Znaczy, ja jestem studentem wychowania fizycznego na drugim roku. Dodatkowo w wakacje jestem ratownikiem WOPR i pracuję jako dostawca pizzy. Podejrzewam, że tam nie jedna się topi. Się topi, albo nie jedna pizza zamawia. A Sandro? Ja jestem uczniem w liceum ogólnokształcącym w Dobrzeniu Wielkim. W wolnym czasie, no, tak jak powiedziałem, przygotowuję się do tych zawodów. A jak się trzeba przygotowywać? Trzeba otrzymać dietę, treningi, trzeba być systematycznym, nie odpuszczać. No, robi się to trudne po czasie, no ale... No, czyli pasja zamienia się praktycznie w zawód, tak? Tam jest dużo pracy. Portale społecznościowe trzeba prowadzić. Siłownia, sylwetka, przygotowanie. No musicie tak o to dbać. A konkurencja w tym roku jest akurat spora. Wszyscy tam o siebie dbają. Siłownia, dwa treningi dziennie nawet. I całe mnóstwo selfie. A teraz jem, a teraz jestem na siłowni, a teraz pływam. No dobra. Słuchajcie, wiążecie z tym przyszłość swoją? Czy jednak plany są jakieś inne? Czy to dobra zabawa była po prostu przez moment? Znaczy, na razie to jest świetna przygoda, jakieś nowe rzeczy na pewno, ale można w tym temacie wiele zrobić. Rozwinąć się jakoś w modelingu, pokazać ludziom. Pewnie też kawał świata zwiedzić przy okazji. Oczywiście, tak. Teraz te zawody międzykrajowe, co będą, to w Azji się odbywa. Ostatnio był Janek Dratwicki, czyli ten, co wygrał Mistera w 2016 w Tajlandii bodajże. Miał zawody. No mamy przykład Ani Pabiś, naszej opolanki, Łazianki, która kawał świata też zwiedziła właśnie dzięki temu. Patryk będzie przygotowywał się, zapraszamy serdecznie, bo będziemy mieć występ. Do pokazu wyjątkowego, proszę Państwa. To jeszcze zapytamy Ciebie, Sandro. Te przygotowania, to już wspomniałeś o tym. Jeszcze kilka zdań powiedz nam na temat samego finału, jak to wygląda. To jest podzielone tam na role? Macie przejście w jakichś strojach konkretnych? No, trzeba o siebie na pewno dbać. Trzeba... No fantastycznie, musimy zapytać o ten taniec. Jeszcze zanim Adam, to powiedzmy, dlaczego taniec i dlaczego świecące buty? Dlaczego taniec? Szczerze, trzeba złapać oddech. No. Tak, trzeba trochę tętno uspokoić jeszcze w sercu do gorąco. Szczerze, to jest po prostu moja pasja. Zawsze lubię sobie jeździć na imprezy, tańczyć gdzieś z boku parkietu. Przy okazji Mistera Polski też zaprezentowałeś swoje umiejętności? Proszę jeszcze raz. Przy okazji ten finału. Występ też był? Tak, oczywiście był teraz na ćwierćfinałach. Super, no to ja myślę, że to też zdarzyło. Trzymamy mocno kciuki za was, żeby wam się wiodło jak najbardziej. Zapraszam, jak kolejne sukcesy również będą, będziemy mówić o tym. Jak najbardziej trzeba się chwalić naszymi Opolanami, mieszkańcami Dobrzenia, Opolanami tak oczywiście. Wiecie, ja chodzę tylko do szkoły do Dobrzenia. Aha. A mieszkasz? Mieszkam w Opolu. No to świetnie, dobrze. To Opolanami. To w takim razie my gratulujemy, trzymamy kciuki za was. No i cóż, do zobaczenia, jak już będziecie Mister... co to było? Mr. International. Polski. International. Trzymamy kciuki. Do powodzenia. A teraz Adam i rowery. Tak, nasz lokalny mister. Tak jest.
A my, proszę Państwa, jesteśmy w Opolskiej Rowerowni, Stowarzyszenie Rowerowe Piasta. Mam nadzieję, że zaraz nasz gość mnie poprawi. A w związku z tym, że dzisiaj Dzień Mężczyzn, to ja sobie wziąłem do ręki, pozwoliłem sobie tutaj w rowerowni wziąć taki oto rowerek w męskim kolorze. Justyna Chudy-Wójtowicz, rower, świetny środek transportu, korki w mieście, więc chyba warto wsiąść na rower i ominąć te korki i popatrzeć też na miny kierowców, którzy pomstują do piątego pokolenia wstecz. Jak najbardziej. No korki jedno, ale też zdrowotność to druga kwestia. Myślę, że to jest dobry sposób na wyładowanie negatywnej energii, a przede wszystkim też na możliwość poznania ciekawych osób. No właśnie, bo wy się spotykacie. Jest organizowana masa krytyczna i trzeba powiedzieć, że sporo osób bierze w tym udział. A jakie są potrzeby rowerzystów w Opolu? Bo wiadomo, że architektury miasta, jakie Opole ma w centrum, się nie zmieni. Natomiast poza centrum można przecież rowerzystom, jak to się mówi, dogodzić. No jak najbardziej. No czekamy na największą inwestycję teraz, czyli ulicę Niemodlińską, która obecnie jest przebudowana, ale też ulicę Oleską, która jest w planach do realizacji w tym roku. No tych inwestycji jest dosyć sporo w planach naszych włodarzy i miejmy nadzieję, że to nie będą tylko plany, ale też realizacja i na pewno będziemy tego pilnować. Korki w naszym mieście chyba bardzo dobrym rozwiązaniem są także stacje rowerowe. Ja przypominam, że my jesteśmy w rowerowni, proszę Państwa, ale stacje rowerowe to nie wszystko. Tutaj chyba można przyjść i także wyremontować swój rower, prawda? Oczywiście, sezon zaczynamy 31 marca właśnie masą krytyczną i otwarciem naszej rowerowni, w której można skorzystać, przyjeżdżając sobie tutaj i robiąc rower. Także proszę Państwa, można spokojnie przyjechać tu do rowerowni, niekoniecznie z takim rowerem, ale ze swoim, by wyremontować się po zimie i wtedy już wsiąść na rower i cieszyć się z tego, że można pojeździć na świeżym powietrzu. Ciekawe, czy Adam się przejedzie na takim małym rowerku. Ha. Tak, na pewno, na 100%. Adam się nie przejedzie. Nie, żebyśmy podpuszczali, ale... W życiu. Bardzo dziękujemy, wrócimy do Adama. W naszym studiu następni goście. Witamy bardzo pięknie. Aniu, ładnie przedstaw. Bardzo proszę, pan Bartosz Sadowski, pan Piotr Kołek. Coś pan tutaj szepcze do mnie, że inaczej? Sadliński. O, ja dostałam taką. I pan Piotr Kołek, witamy bardzo pięknie. W Szelicach zaprezentowano film upamiętniający Eryka Murlowskiego. Dlaczego to taka wybitna, ważna postać w waszej opinii, że warto było zrobić film dokumentalny na jego temat? Wszystkim myślę, że prezentował pewną spójną wizję człowieka. Z jednej strony kultura fizyczna, monocykling, sztuki walki, z drugiej strony sprawy intelektualne, historia lokalna. No i też na tyle, na ile rozmawiałem z osobami, które go znały, z osobami z rodziny, no to też wiem, że funkcjonował dobrze w życiu rodzinnym, nie tak jak to często bywa. Znamy biografie różnych ludzi, którzy się zrealizowali w jednej dziedzinie, a na przykład okazuje się, że życie rodzinne to zupełnie kulało, albo że jakieś nałogi, coś takiego. Natomiast tutaj pewna taka spójna wizja człowieka, społecznie, który to robił jakąś taką lekką ręką. To jako dziennikarz lokalny zwykle interesował. Doszli się do wniosku, że warto upamiętnić po prostu. Tak, że warto upamiętnić, a że też jakoś zwykle tak miałem, że interesowałem się ludźmi, robić jakieś wywiady, czy takie pogłębione, dłuższe materiały ponadczasowe. No to też jakoś tak zainteresowanie Erykiem Murlowskim. Piotrze, jak wyglądało przygotowanie? Zbieraliście materiały, jeździliście w teren? Przygotowania trwały około 5 miesięcy z przerwami. Tutaj Bartek jest autorem książki Przejście do historii, gdzie skupione są te wszystkie artykuły, które napisał pan Eryk Murlowski, więc jakąś bazę już mieliśmy. Zresztą bardzo dużo fotografii też się zachowało i tutaj mi jako montażyście było łatwo zmontować jako tako film. Najgorzej, bo materiały były faktycznie. Tak, najgorzej chyba było stworzyć taki most duchowy, że tak powiem, między zmarłym a odbiorcą, żeby po prostu wytworzyć odpowiednie połączenie. No ale to się chyba udało, bo na premierze, jak obserwowałem reakcję, w szczególności rodzinę, bo tutaj no, to jest bardzo taki wrażliwy temat. Także jak byłem na końcu sali, to patrzyłem, no i żona miała łzy w oczach. Czyli udało się. Tak. Udało się. I to dla mnie jako artysty jest najważniejsze, że jakby emocjonalnie
to trafiło do serca. Najciekawsze są zawsze te historie, te wspomnienia, kiedy się odkrywa tę postać, o której się robi dokument. Coś zaskoczyło? Jakaś nietypowa historia może? Myślę, że jakichś takich zaskoczeń nie było, tym bardziej jakichś takich skandalicznych rzeczy, myślę, że nie było. Kiedy... Bo postać znaliście na co dzień, tak? No postać znaliśmy na co dzień. Natomiast wychodziły jakieś tam smaczki dodatkowo, że był fanem serii o przygodach pana samochodzika, albo że, też, albo że też miał takie zamiłowania DJ-skie, może jeszcze nie, może nie wtedy DJ-skie, tak to się nie nazywało, ale z szeroko pojętym nagłośnieniem. No i tam syn opowiadał jakieś ciekawostki, jak tam nieraz idąc przez przedpokój, tam został zaczepiony przez ojca i taki chwyt tego, a to wszystko było tak na ludzie. Instruktorem. No, tak, tak. Jeździł niemal po całym świecie jako tak. Specjalista sztuk walki. Mhm. Tak, więc no, różne takie ciekawostki. Kiedy jechał do Japonii w 2008 roku, to też no, jak to było zorganizowane, kto, co, jak, czym tam trzeba było sobie zasłużyć, żeby pojechać też, prawda, razem z nim. Także. Natomiast państwo pewnie kojarzą, bo pan Eryk założył w Szelicach, tak, tak i w tak. Okolicach, no, taki znany na całą Polskę grupę, która jeździła na jednym kole. No właśnie. Tak, byli tych nawet osób... w Mam Talent. No tak. Właśnie, gdzież oni nie byli. No i właśnie, ile tych osób teraz jest? To rozumiem, dzięki temu cały czas pamięć o panu Eryku jest w związku z tym stowarzyszeniem. Znaczy tak, w Szelicach to dalej jest, choć z tego co wiem, z taką zmienną intensywnością, natomiast no, gdzieś ziarno zostało zasiane i myślę, że nadzieja, ja bym nadzieję pokładał przede wszystkim w sekcji w Żywocicach, która powstała, taka sekcja córka, można powiedzieć, w Żywocicach pod Krapkowickich, także tam młody, dynamiczny zespół, właśnie zainspirowany, niejako przyniesiony z Chrzelic, więc można liczyć, że to się będzie tak jakoś tam rozwijało. A co do Chrzelic, to gdyby tak prześledzić historię, to cały czas ta sekcja była tak ze zmienną intensywnością, nawet za czasów pana Ryka było długie lata przerwy, mniejszej intensywności, większej, więc to tak też trzeba na to patrzeć, myślę. Dobrze, wróćmy jeszcze na sam koniec do filmu, gdzie go można zobaczyć, ten dokument jest gdzieś dostępny, tak. Jak to on wygląda? On jest aktualnie dostępny już w internecie, także po wpisaniu do YouTube frazy Eryk Murlowski, pasja i konsekwencja, bo taki jest tytuł tego filmu, można to znaleźć i na spokojnie sobie to obejrzeć. Tam jest bardzo dużo treści, bo w tle są również urywki z gazet, są też jakieś nawiązanie do jego wypowiedzi, fotografii i tak dalej. To trzeba po prostu na spokojnie sobie zobaczyć, obejrzeć. Przeczytać w trakcie. Tak. Zachęcamy w takim razie. Dziękuję wam pięknie za wizytę. Teraz wszyscy ci, którzy nas oglądali na Facebooku, przesiadają się przed telewizory na wygodną kanapę, bądź szykują sobie śniadanie, wychodzą do pracy i dalej nas oglądają. A my się oczywiście łączymy z Adamem, który, no cóż, rowerowo może się przejdzie na tym małym rowerku, bo ja czekam, Adamie. Myślę, że dla rowerka mogłoby to się źle skończyć. Natomiast ja trzymam w ręce oto ten przecudnej urody przedmiot, który kiedyś służył do remontu samochodu, Fiata 126P. W rowerowni nie remontuje się samochodów, a rowery. I ja też będę musiał ze swoim rowerem tu przyjść. Swoją drogą pozdrawiam tego, któremu spodobały się wentyle z mojego roweru na klatce schodowej. A jeżeli chodzi o remonty rowerów przeprowadzane w rowerowni, to tutaj także dzieje się sporo akcji charytatywnych. Justyna Chudy-Wójtowicz, wy dzisiaj jedziecie do ośrodka Szansa, by przekazać dzieciom te oto tam rowery. Między innymi ten, który ja prezentowałem, na którym miałem jeździć. Tak, to są rowery, które otrzymaliśmy od mieszkańców Opola, ale i nie tylko mieszkańców Opola, okolicznych tutaj miejscowości, w celu wyremontowania i przekazania potrzebującym dzieciom. Taki był cel naszej akcji. Powiem szczerze, że bardzo szczytny cel tej akcji charytatywnej, natomiast rowerownia chyba cieszy się coraz większą popularnością. Można to wywnioskować po tym, co znajduje się tutaj na ścianach. Zgadza się. No i sam fakt, że no musimy ją troszeczkę powiększyć, bo stawiam sobie nowe cele. Chcemy też dodać trochę tutaj do rowerowni innych kwestii, ale myślę, że to będzie temat na przyszłość. Natomiast tak, jak najbardziej mamy już zapytania, dlaczego rowerownia?
rowerownia jest jeszcze nie otwarta. Uspokajamy, kończymy remont drugiego pomieszczenia i 31 marca ruszamy. No właśnie, a dlaczego tak późno? Bo po prawdzie dzisiaj deszcz pada, można już spokojnie na rowerze jeździć. Ja znam takich, którzy jeżdżą całą zimę na rowerach. Dlaczego 31 marca? Można by wcześniej ruszyć. Oczywiście można by, ale tak jak mówię, drugie pomieszczenie, które na chwilę obecną jest jeszcze zamknięte, jest remontowane i chcemy, żeby tutaj było pięknie, ładnie i po masie krytycznej 31 marca właśnie zaprosimy tutaj wszystkich rowerzystów na poczęstunek, bo jest to też okazja do świętowania. Stowarzyszenie obchodzi swoje urodziny i chcemy tak to wszystko formalnie, ładnie połączyć. No to proszę Państwa, 31 marca wszyscy wsiadają na rower, jadą w masie krytycznej, by zaprezentować się w mieście, że Opole jest miastem rowerowym, że jeździ się tutaj na rowerach, no a potem wszyscy są zaproszeni do rowerowni, bo warto tutaj przychodzić. Przypominam, ulica Krakowska, bardzo łatwo znaleźć. Bardzo pięknie, dziękujemy. Ja z kolei, Adamie, ty pozdrawiałeś pana, któremu spodobały się wentylki, ja serdecznie pozdrawiam pana, któremu spodobało się siodełko mojej córki. Aha, a ja takiego, który ukradł rower mojej mamy, ale to nic. Więc... Każdy ma doświadczenie z tym samym panem. Doświadczenie rowerowe, no ale zmieniamy temat, będzie o mężczyznach, Mariuszku. Bardzo dobrze. Dowiesz się sporo, jak to kiedyś bywało. Pani Agnieszka Hurnik, tak, filolog języka polskiego, dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Witamy bardzo pięknie. Mhm. Dzień dobry. No dobrze, ja sobie pozwolę mówić do pani Agnieszki, pani Agnieszko. Bardzo miło. Z Agnieszką się znamy lata całe i Agnieszka znana jest z tego, że jak jeszcze była nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu, to nawet na przerwach potrafiliśmy zostać, żeby posłuchać tych ciekawostek. Jak to w tej literaturze z tymi mężczyznami bywało? Dzisiaj Dzień Mężczyzn. Oni kiedyś tacy szarmanccy byli, prawda? Bardziej niż teraz. Istotnie byli szarmanccy, ale dzisiejszym mężczyznom nie ujmowałabym aż tyle. Dziękuję. W czasie tego, kiedy rzeczywiście pracowałam w szkole, uczyłam głównie w technikach stolarskich i w szkołach zawodowych, czyli głównie mężczyzn. Mhm. I to właśnie z tymi mężczyznami szukaliśmy w literaturze wzorców dla nich właśnie. Odpowiadając na odwieczne pytanie, po co my się tego uczymy, pani profesor? No właśnie po to, żeby poszukać fajnych facetów w literaturze i potem móc z nich czerpać. To taki fajny facet to... Który to literatury. Albo który pisarz na przykład, bo to różne smaczki można teraz powyciągać. To też. To znaczy, to różnie też jest, bo dla kobiet fajny to oczywiście jest Wokulski, tak, to jest Kmicic z literatury niekoniecznie polskiej, to przecież jest pan Darcy, który jest już właściwie ogólnoświatowym wzorcem w tej chwili takiego idealnego mężczyzny. Natomiast no, dla panów różnie to bywało, bo kiedyś chłopcy mi napisali w wypracowaniu, że dawniej to mężczyźni mieli się lepiej, bo mogli być tylko rycerzami. Dzisiaj to już muszą być supermenami. Aha. W związku z czym mają się troszeczkę gorzej. Co ty na to? Czujesz się jak superman? Ja też chętnie z mieczem. Z mieczem, no dobra, niechaj będzie. No dobrze, no ale tak sięgając do literatury polskiej, no to oczywiście i do tego, co potem w filmach widzieliśmy, to zbieranie nenufarów w białym fraku. Pamiętasz? Tak, oczywiście. Wesela. Nie. Nie, dziady nie, w ogóle. Nie. To, proszę państwa, są noce i dnie. O. I nenufary, o ile rzeczywiście zrobiły wrażenie... Najpiękniejsza scena chyba, tak? Tak, znana tak, z tego czasu. Tak, mhm. Bardzo znana scena, bo dzięki filmowi też oczywiście. Natomiast troszeczkę na Barbarę zadziałały zgubnie te nenufary, bo one tak mocno w jej życie zapadły, że Tolibowski, który nenufary przyniósł, potem jednak ją porzucił, a całe swoje życie poświęcił Bogumił, a ona tego niestety nie potrafiła dostrzec, te nenufary. No i po co to było wszystko? Żeby ktoś miał co prać, no. To znaczy, nie ukrywajmy, że każda kobieta takie nenufary w swoim sercu nosi, a one się zaczynają już w szkole podstawowej, czytając Anię z Zielonego Wzgórza. Gilbert Blythe zapada w serca dziewczęce na zawsze i ten pierwszy ukochany to już potem jest właśnie taki wzorowany na tym Gilbercie. I jeżeli sobie z Gilbertem, a potem Tolibowskim nie poradzimy, to szukamy ideału, którego nie ma. Do którego no, usiłujemy dążyć. Tak? Ale powiedziała pani, że z mężczyznami współczesnymi nie jest tak źle. To znaczy, oni są tacy trochę książkowi jak za dawnych czasów? To znaczy, może tak, usiłują być. Bo my jako kobiety też troszeczkę innych rzeczy oczekujemy od współczesnego mężczyzny. I takie miałam wrażenie, im dłużej uczyłam w szkole i im starsi to byli uczniowie, że oni się troszeczkę gubią. Czego tak naprawdę my od nich chcemy? Bo z jednej strony... To jest pytanie mężczyzn, ale o co ci chodzi? Tak, bo my z jednej strony chciałybyśmy, żeby oni byli wrażliwi, cudowni, fantastyczni, zgadywali nasze myśli w lot. Z drugiej strony pomagali nam, myli naczynia, wieszali z nami firanki i różne takie rzeczy robili.
W związku z czym dzisiaj, w Dniu Mężczyzny, może odpuścimy, drogie panie, troszeczkę. I to jest właśnie bardzo dobry przykład, bo proszę, dzisiaj jest Dzień Mężczyzny i co? Z dziećmi zostaje, proszę ciebie, na cały wieczór. Ale może breloczek w kształcie piłki nożnej, możesz się pobawić. Możemy to osłodzić co nieco. No dobrze, no, czyli szukajmy tych ideałów w takim razie w literaturze nadal. Ale czy całowanie w rączkę... O, przepuszczanie takie, w drzwiach. Dokładnie. Czy to nadal jest aktualne, czy jednak w dobie tego, gdzie tam kobiety walczą o te równouprawnienia, trochę się to zamywa. Powinno już tak być. To znaczy, ja bym to połączyła, dlatego że jeżeli mamy do czynienia tylko z całowaniem w rączkę i przepuszczaniem w drzwiach, a gdzieś tam w pracy na przykład mamy się gorzej, no to to nie jest najlepiej. Ale jak naprawdę jesteśmy równouprawnione i mamy się w pracy fajnie, w przepisach fajnie, to to jest bardzo miłe, kiedy ktoś nas przepuści w drzwiach i okaże nam atencję. Czyli to, co kiedyś było właśnie konieczne i występowało we wszystkich jeszcze XIX-wiecznych powieściach. I dlatego my mamy obrotowe. Ja to i tak marzę o tych czasach, że panowie znów piękne kapelusze nosili, mijając nas na chodniku, wiesz, żeby uchylili ten kapelusz i w ogóle. Było tak w literaturze. Było, oczywiście, że tak. Jestem nosząc... nienormalna, żyję nie w tych czasach, co trzeba. Nosząc kapelusz, tudzież cylinder, należało go uchylić, mijając kobietę na ulicy. Co to, Mariusz, tak się skończył czasy cylinder. Co to, Mariusz, pięknie dzisiaj wygląda, prawda? Pochwalmy go, bo przecież tak, no. Może tak. Nenufarów nie ma, biały frak to nie jest, ale i tak ślicznie. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękujemy. Za te rady. Drodzy panowie, także sięgamy po literaturę. Tak, proszę czytać, jak to było kiedyś i stosować się chociaż odrobinkę. A póki co? Nie, przepraszam. Bo to rusycyzm? Bo to rusycyzm, tak, dobrze powiedziałem. Obecnie, na ten czas, będzie plebiscyt. Będzie, to zapraszamy. Zobaczmy. Wszystkich miłośników dobrej muzyki zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybierz z nami porankowy utwór miesiąca. Głosujemy poprzez SMS pod numer 7220. W lutym nominowani są: Dotknij ogniem moich wad. Siostra Rita i siostra Maksymiliana. SMS o treści 1 pod numer 7220. Miłość niby każdy wie. Kamila Daukrz. SMS o treści 2 pod numer 7220. Głowa pełna chmur i zostać możesz, kim być chcesz. Unikat. SMS o treści 3 pod numer 7220. Lecz zasięgając możliwość, tam znajdziesz mnie w HTT. Agnieszka Poręba. SMS o treści 4 pod numer 7220. Zaraz nie. Bo SMS o treści 5 pod numer 7220. Mam już taki jestem, zimny draj i dobrze mi z tym. Pascal Siwy. SMS o treści 6 pod numer 7220. Czy sytno, że jest mi wszystko jedno, już i serce napija rytm muzyki tej. Vanessa Siwy. SMS o treści 7 pod numer 7220. Agata Kołodziejczyk. SMS o treści 8 pod numer 7220. Formation. SMS o treści 9 pod numer 7220. Poznaj stwory głodomory, nieznajomych do tej pory. Południowo-zachodnia Polska, nizina śląska, równina opolska, przecina je rzeka Odra. Lax. SMS o treści 10 pod numer 7220. Letnia historia. Świat sam poradzi sobie z tym doskonale. The Wet Band. SMS o treści 11 pod numer 7220. Bez ciebie ludzkość przeżyje, nawet gdy będziesz w niebie. Nie chcę przeszkadzać, ale ważną sprawę mam. Bez hałasu. SMS o treści 12 pod numer 7220. Oddam serce. Dzisiaj kolejny raz zamykam oczy. Beata Brodzińska. SMS o treści 13 pod numer 7220. Ty tulisz mnie, łapiesz za rękę, mówisz, że to serce. Medialna maszyna, pracować.
Diabeł. SMS o treści 14 pod numer 7220. Pożyję bóle, stoisz tym tłumie. Nic nie robicie, nie stoicie w miejscu. Nie potraficie zahamować do hajsu popędu serca. Seweryn Jabłoński. SMS o treści 15 pod numer 7220. Nie żyją wcale chwilą piść. Głosowanie trwa do 31 marca, a dla uczestników przewidziano atrakcyjną nagrodę. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.opole.tvp.pl. Serdecznie zapraszamy, drodzy Państwo. Oddawajcie swoje głosy. Kamil Puchała też będzie w plebiscycie, ale dopiero za miesiąc. Witamy bardzo pięknie. Witamy naszego DJ-a wspaniałego, który nam tutaj uświetnił już poranek. Opowiadaj o tych Węgrach, bo to dosyć świeży sukces. Spotkało się tam mnóstwo DJ-ów z niemal z całej Europy. Drugie miejsce w naszych tutaj lokalnych eliminacjach, które swoim zasięgiem obejmowały całą Ukrainę, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, także Węgry. Z tej grupy osób... Ilu było DJ-ów? W tej grupie prawie 1000 osób. Wow. I czwórka z nas dostała się do finału. To ile te zawody eliminacje trwały? Jak ja zużyłem swojego seta na przełomie listopada i grudnia roku zeszłego, więc około 2-3 miesięcy, zanim ten set był przez wielu oceniany. Społeczność, która mi tam pomagała w zdobyciu odpowiedniej ilości głosów, punktów, wywindowała set tak wysoko, że udało się go później przedstawić jury. I one później z grupy tych już wyselekcjonowanych setów wybrała mój performance jako ten, który chcieliby na żywo posłuchać. I to wiązało się już z wyjazdem? Do Węgier, tak. Do Budapesztu, tak? Tak, gdzie wystąpiłem jako jedyny Polak. I poza mną było tylko 3 Węgrów, którzy brali udział, dostali się do tego finału. Tak? To są emocje, to jest świetne. Jak to właśnie wygląda wtedy już, jak jest ten finał wielki? To zależy od imprezy. Ta konkretna impreza polegała na tym, że było nas, tak jak mówiłem, czwórka i każdy z nas musiał przez pół godziny swojego seta zaprezentować swoją składankę. Oczywiście tutaj się liczyły reakcje publiczności, dobór utworów, technika miksowania, jak i także aparycja za konsoletą. Ile osób grałeś? To był klub, on nazywał się Akwarium w samym Budapeszcie, w centrum miasta. Tam było na pewno ponad 1000 osób w samym klubie w trakcie mojego występu. To, co ja zauważyłam, bardzo jest to imponujące, to ta prędkość, bo nie wszyscy DJ-e tak szybko zmieniają te bity i tak się ruszają za tą konsolą. Naprawdę, bardzo jesteś szybki. Powiem tak, no dziękuję, bardzo mi miło, że tak to wygląda i tak to gra. Technika tego wymaga. Jeżeli chcemy być dobrze technicznie, musimy być szybcy i pewnie tego, co robimy. A co w najbliższym czasie się wydarzy w twoim życiu? Powiemy, że jesteś dzisiaj u nas, bo już podróż najbliższy. To już tak, za to nie będzie. Ja ogólnie często wstaję w okolicach godziny 10-11, więc dzisiejsza pora to jest dla mnie dzisiaj jeszcze wyjątkowo. Noc. Dziękuję. To jest dla mnie jeszcze noc, ale tak się złożyło, że zarówno dzisiaj, jak i jutro mam takie wczesne pobudki, bo jutro wartuję do Holandii. Będę tam gościem na otwarciu klubu polonijnego. Niedaleko Amsterdamu zresztą. No i... Jutro wylatuję, wracam dopiero we wtorek tutaj do Opola, więc... Rozchwytywany jesteś, innymi słowy. No staram się, jak mogę, promować swoje działania na jak najszerszą skalę. Ile jest tego takiego warsztatu, takiego przygotowania? No bo podejrzewam, że musisz znać wszystkie nowe kawałki, które pojawiają się. I czy są w ogóle szkoły dla DJ-ów? Kiedy się zastanawiałam, skąd wy to wszystko wiecie, umiecie i w ogóle? Może zacznijmy od szkół, bo to jest ciekawy temat. Ja zacząłem swoją karierę ucząc się sam, tak naprawdę. Zbierałem tam jakieś pierwsze ciężko zarobione grosze na sprzęt. Ja kupiłem połowę sprzętu, mój kolega kupił drugą połowę. W całości tworzyło to jedną konsoletę. No kiedyś było trudniej, kiedy ta konsoleta kiedyś kosztowała kilkanaście tysięcy złotych. Teraz najprostszy kontroler do komputera kosztuje kilkaset złotych. No ale nam się udało. No i tam w wieku tych 16 lat mieliśmy sprzęt taki dość profesjonalny, na którym sami trenowaliśmy. A ja później szukałem możliwości pokazania tego komuś, a także do szkolenia się, więc znajdowałem sobie kursy DJ-skie, na które chodziłem. Tam łapałem sobie znajomości wśród DJ-ów. Sam te kursy teraz organizuję też, więc no, tutaj też jest jakaś szansa dla tych młodych, żeby się pokazać. Mi to pomogło, tak. A co do przygotowania i warsztatu, powiem tak, no, to nie jest tylko tak, że przychodzimy na imprezę i gramy numery jeden po drugim. To jest dużo przygotowań, nie tylko tych technicznych, ale ja w tygodniu spędzam przy komputerze często cały dzień na przygotowaniu muzyki na kolejny weekend. No tak, trzeba wiedzieć, co w trawie piszcze. Tak, oczywiście. W muzyce. Komu oczywiście. Się gra. I komu też, się tak, gra. Tak, no, to się porównuje później z
setami innych DJ z innych części kraju, czy za granicy, żeby po prostu posłuchać, czego oni grają. Może coś popatrzymy od tych ludzi, żeby też to u nas wykorzystać. Świetnie. To dzisiaj kciuki? Jeszcze usłyszymy. Na szczęście. Zanim, drodzy Państwo, usłyszymy naszego DJ-a, Iwona Tokarska i zapowiedź opolskiego przeboju. Jaką kawę pije Piotr Kupicha? Plastikową. Plastikowa kawka. To jest tak zwana kawa marki Kawa, więc... Tak. Tego dowiecie się między innymi z programu Opolskie Przeboje Kulisy. Do zobaczenia. Bezpośrednio po naszym programie, jeszcze przed programem Macieja Nowaka, felieton dotyczący 800-lecia Opola, a później faktycznie Maciek Nowak i tak czy owak jego gościem w programie będzie dzisiaj pani Dorota Piechowicz-Witoń z Centrum Dialogu Obywatelskiego. O godzinie 8 co niesie dzień zapraszamy w imieniu reporterów z telewizji regionalnych z całej Polski. My zapraszamy w swoim imieniu w poniedziałek i we wtorek, a teraz w imieniu Kamila Puchały zapraszamy na jego popis. Do zobaczenia. Dobrego dnia, proszę Państwa.